Ja jestem Kamil Alwajko, to jest moja żona Paulina. Jesteśmy z Radomia. Mamy 24 lata na tą chwilę. Kiedy zaczynaliśmy ten biznes, mieliśmy niecałe 23 lata. Tak naprawdę większość ludzi tu nie dawało nam żadnych szans. Dużo kolegów naszych śmiało się z nas. Mówiło, słuchaj, co ty się jakimiś soczkami z gumy Jalgot będzie zajmował. Tak więc mieliśmy na początku może jakieś tam niepowodzenia ze względu na nasz wiek, ale pokazaliśmy wszystkim, że jest to całkowicie możliwe. Teraz wszystkie te osoby oczy otwierają i szczęki do ziemi. Po prostu, że jesteśmy teraz w Egipcie na fantastycznym szkoleniu, gdzie bawimy się. Wczoraj byliśmy w Jerozolimie, w Betlejem. Uczymy się, bawimy się jednocześnie. Mamy już tak naprawdę teraz bardzo dobry standard finansowy jak na ten wiek. Bardzo dużo ludzi pracując 10-20 lat nie jest w stanie dojść do takiego dochodu. Jak my po roku, gdzie tak naprawdę fantastyczne jest to, że jesteśmy razem, że jest to biznes rodzinny. Ja udało mi się też do tego biznesu przekonać moją mamę, która była niesamowitym sceptykiem. Jest doradcą podatkowym, ma biuro rachunkowe i bardzo była sceptyczna do czegoś takiego, ale teraz jest po prostu zakochana. Po prostu ludzie są niewiarygodnie patrzą na nią jak na osobę, która po prostu, nie wiem, przyszła z innego świata. Po prostu zmieniła się strasznie. I tak samo powiedziała, że daje sobie rok czasu, czy dwa, max, żeby biuro zlikwidować i żyć po prostu w tym stylu, bo tutaj nie ma pracowników, nie ma problemów, jest tutaj fajna atmosfera, po prostu bawimy się, możemy zarabiać pieniądze, poprawić swoje zdrowie. I jeszcze coś moja żona chciała dodać. Mało tego, spędzamy bardzo dużo czasu razem. Często małżeństwa z naszym stażem po roku rozchodzą się, jedno do pracy, drugie do dzieci. No faktem jeszcze nie mamy dzieci, ale praca jednak rozdziela małżeństwa, a my możemy spędzać czas w takiej pogodzie przy tak wspaniałych ludziach, także jesteśmy za to bardzo wdzięczni Monawi.